Siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Compson, a to 15 odcinek kariery Evertonem. Jak widzicie, tutaj walczę sobie o Walkera z Tottenhamu. Myślę, że 6 milionów, no to będzie dobra propozycja, zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. Jak na razie nasz budżet, no to tylko 15 milionów. Jak widzicie, tak samo jest inna forma, ponieważ teraz kręcę oddzielnie głos. Dawno tego nie było. No ale mniejsza o to, dziękuję wszystkim za propozycje transferowe właśnie do mojego klubu Everton. No jak widzicie, tutaj jest jeszcze do przygarnięcia Zouma i Anthony Martial. No jeszcze, jeszcze kogo my tutaj możemy wziąć? Grabarego z Arsenalu, czy tam Grabry, nie wiem jak to się mówi, przepraszam jak źle wymawiam. No ale dobra, jak widzicie, macie to wszystko w przyspieszonym tempie. Za Zoomę myślę, że no z 2 miliony wystarczą, chociaż widzę, że tutaj ma bardzo długo kontrakt, więc no nie wiem, czy się zgodzą. No i co? I zapraszam was do meczu pucharowego z Liverpoolem. Jeśli to wygramy, no to jesteśmy naprawdę na bardzo dobrej pozycji. Oczywiście tutaj mecz pucharowy z Liverpoolem, FA Cup, gramy na Anfield. Za chwilę tutaj zobaczymy, wchodzą tutaj nasi przeciwnicy. No i naprawdę, dzisiejszy mecz może być groźny. Zobaczymy, mamy szansę na wygranie. Tutaj Steven Gerrard żółtą kartkę ma. No i trzeba oczywiście uważać na Daniela Sturridge'a, no ale myślę, że powinniśmy dać w końcu radę. Okej, zaczynamy. Miralas, uwaga, Miralas tutaj wchodzi na skrzydło. Będzie wrzucać i... piłka w ręce Mignoleta. Aspas, aspas do Gerrarda. Steven Gerrard, proszę państwa, rzutka! Jest gol, 21 minuta, 7 bramka w sezonie tego zawodnika. No i przegrywamy 1-0. Gibson, uwaga Gibson. Joe Allen, wow, znowu będzie, a nie, już myślałem, że będzie wrzutka. Coutinho, na szczęście strzał zablokowany. No i znowu piłka nie trafia w światło bramki. Cały czas przegrywamy 1-0. Jeszcze Traore walczy, no ale co mu to da? Tutaj omija Johnsona, można tak przynajmniej powiedzieć. No i tutaj leci wrzutka. I Lukaku, jest! Mamy 1-1. W końcu, 42 minuta. Już myślałem, że po prostu ten mecz skończy się wynikiem 1-0. A tu taka miła niespodzianka. 16 bramka tutaj naszego reprezentanta, można tak powiedzieć. Bo w końcu ja jestem menadżerem tego klubu. No i jak widzicie, na stadionie gospodarzy jak na razie remisujemy. Teraz do Lukaku, Lukaku, uwaga, może być groźnie. Lukaku i obok bramki, złapał się za głowę, aż Lukaku tutaj widocznie zażenowany tym strzałem. Jak na razie jest wynik 1-1, 21 minuta, bramka Daniela Sturridge'a, no i 42 minuta, strzela Romelu Lukaku. Tutaj, no naprawdę ten Lucas Leiva chybił. No i tutaj Sturridge z główki. I za chwilę będzie bramka Lukaku. I tutaj Lukaku, jak on to zrąbał, no jak on to zrąbał, normalnie masakra. Pozostałe spotkania, jakie się tutaj odbywają. Jak na razie, Arsenal przegrywa z Manchesterem City. Newcastle tak samo z Wigan Athletic. No będzie się działo, jeśli nam się uda przejść dalej, no to będzie fajnie, no jeśli nie, no to trudno. No i co, jedziemy dalej. Fatalna dziura tutaj naszej obrony. Czy Johnson to wykorzysta? Nie. Nie, jeszcze raz nie. Tutaj Felipe Coutinho, no nie wiem w ogóle w kogo on celował, chyba w jakiegoś kibica. Bezproblemowo mija obronę naszego przeciwnika. Osman, uwaga, Osman, czy to wykorzysta? Co zrobił Traore? Widzieliście, no przecież mógł to dobić. No niestety, słabo. Sturridge, uwaga! Groźnie! Jest, 2-1. Felipe Coutinho jednak to wykorzystuje, że nasi obrońcy się tutaj bardzo, ale to bardzo gubią. No jest 2-2, zobaczcie. 2-1, przepraszam. Po prostu, no niewykorzystane okazje się lubią mścić, tak jak to mówił Dariusz Szpakowski. Lukaku do Miralasa, Miralas i uwaga, to będzie nubska bramka, ale jest, jest, deu lefeu, 78 minuta, mamy wynik 2-2, tym razem 13 bramka naszego piłkarza w tym sezonie. Leiva i znowu przy piłce jest Sissoko, znowu Lukas Leiva i to jest gol w doliczonym czasie gry, przegrywamy 3-2. No i niestety koniec meczu, przegraliśmy 3-2. Po prostu no zabrakło
dwóch, trzech minut, no i myślę, że jeszcze moglibyśmy spróbować coś tutaj zdziałać, no ale zobaczcie, jaki załamany Howard. Po prostu, no, biedny. Naprawdę, biedny człowiek. Odpadamy, no niestety, z tego chyba pucharu, tak, bo to jest chyba puchar. Przegraliśmy, no, 3 do 2, no i co tu poradzić? Co tu po prostu poradzić? Mieliśmy, no, nie oszukujmy się, 50% mniej strzałów, można tak przynajmniej powiedzieć. Mieliśmy więcej przejść, ale to raczej nam nic nie dało. No i zostaliśmy po prostu rozwaleni przez Liverpool. I jak widzicie, nie tylko Gnabry dołączy do naszego zespołu, bo tutaj też przechodzi Ryan Jack, który go polecał mi mój widz. Bardzo dziękuję. Zobaczymy, jak będzie grać. Kontrakt oczywiście na 4 lata. No i dobra. SPD, tak? No to no niech będzie tym ważnym zawodnikiem. Zobaczymy, jak się on w ogóle u nas spisze. Co my mamy tutaj dalej? Spurs. Nie do przyjęcia. No za Walkera tyle chcecie poważnie. No to już się walcie, bo ja już go nie chcę. Dobra, więc jak widzicie w tym odcinku, to by było na tyle. Teraz kogo sprowadzić nam się udało, jest to Robert Jack, tak? Nie, Ryan Jack. No i Gnabry, Serge Gnabry. No jak na razie tylko tyle. Zobaczmy jeszcze, ile mamy tutaj funduszy. Sekundka. Mamy jeszcze 12 milionów. No niestety, ty chcesz mi polecałeś Adrian. No niestety, no... Dołączyli dopiero co do klubu, więc no nie mogę ich pozyskać. Ale co, to by było na tyle, więc jeśli wam się podobało, strzelcie łapkę w górę. No i piszcie kolejne propozycje, bo jeszcze nam tutaj zostało trochę do końca okienka transferowego. Trzymajcie się, na razie.